Cześć, dzisiaj będę mówić o wróżbach, które się nie sprawdzają. O takim szczególnym wypadku, kiedy jest kilka dróg do wyboru i jedna z tych dróg jest szczególnie atrakcyjna dla osoby pytającej. Dla których to jest pierwszy filmik na ten temat, to zachęcam do tego, żeby zajrzeli do innych. Jest już kilka takich nagrań moich na kanale w dziale dotyczącym Tarota. Wystarczy wejść na playlisty i znaleźć te filmiki. I dzisiaj podam dwa takie charakterystyczne przykłady właśnie na sytuację, kiedy jedna z dróg była bardzo atrakcyjna dla danej osoby i ona akurat się nie zdarzyła. Zwykle ta bardzo atrakcyjna droga jest jedną z kilku i żeby ją osiągnąć, należy coś zrobić oraz zwykle również przestać robić jakieś rzeczy, które przeszkadzają, żeby ją osiągnąć. I dosyć często tak jest, że po prostu są takie osoby, które czekają na to, aż ta najlepsza możliwa opcja się zdarzy, ale nie wykonują żadnych czynności, żeby ona się zdarzyła. Albo też wykonują sporo czynności, które przeszkadzają temu, żeby ona się zdarzyła. I potem są bardzo rozczarowane, że albo ta sytuacja się nie zdarza w ich życiu, albo też zdarza się, ale w sposób karykaturalny. No i podam tutaj dwa przykłady, myślę, że dosyć wyraziste, o jakie sytuacje chodzi i dlaczego taka wróżba się nie sprawdziła. I myślę, że każdy, kto jest obdarzony zdrowym rozsądkiem, natychmiast zrozumie, dlaczego ta najlepsza z możliwych opcji się nie zdarzyła, tylko zdarzyły się trochę inne. Więc pierwsza sytuacja. Młoda kobieta, która spotyka się z dwoma mężczyznami, oni o sobie nie wiedzą na poziomie świadomym, mieszkają w zupełnie innych miastach. No i chciałaby się związać na stałe. Chciałaby wyjść za mąż i tak dalej. Ale jednocześnie równolegle, naprzemiennie spotyka się z tymi dwoma mężczyznami. W kartach wychodzi, że jeden z nich jest dla niej stosownym kandydatem, a drugi jest, no cóż, taką starą miłością, niezdrową, gdzie ludzie nie są w stanie ze sobą żyć, ale też cały czas ich do siebie ciągnie, więc się spotykają ze sobą, mimo tego, że to do niczego nie prowadzi i jest toksyczne dla obydwu stron. No i dostaje radę, żeby przestać się spotykać z jednym z nich i byłoby lepiej, żeby przestała się spotykać z tym, z którym już kilka razy jej nie wyszło i zaangażowała się w relacje z tym, który jest po prostu dobrym kandydatem na męża. No i mija rok i ta sama dziewczyna zgłasza się, zapytując, dlaczego ten dobrze rokujący kandydat jej się nie oświadczył. No bo przecież tak wyszło w kartach. No więc moje pierwsze pytanie brzmi: a czy przestała się pani spotykać z tym drugim mężczyzną? No nie. No ale przecież pani powiedziała. No cóż, po prostu jeśli rady, jakie dana osoba dostaje, nie stosuje się do nich, to trudno, żeby ta ścieżka została uruchomiona. Nawet jeśli ludzie nie mają świadomości pewnych rzeczy, to je wiedzą. Wiedzą na poziomie podświadomym. Mogą widzieć, że ta druga strona w tym wypadku nie była wystarczająco zaangażowana, albo że była też zaangażowana gdzie indziej, że nie była w pełni dostępna i w związku z tym nie zdecydowała się na relację, na ryzyko wejścia w relację z tą jedną konkretną osobą, i w związku z tym tamten mężczyzna się wycofał. Nawet jeśli ludzie nie znają pewnych faktów, no to na podstawie całej reszty są w stanie wyczuć, że nie chcą się na poważnie angażować z daną osobą, dlatego że ona nie jest na poważnie zaangażowana. Drugi przykład. Pewna młoda kobieta, która no cóż, niestety prowadziła bardzo zły tryb życia, zajmowała się prostytucją, mogła spotkać, gdyby zmieniła tryb życia, kogoś odpowiedniego dla siebie. No i w tym czasie, kiedy miało się to zdarzyć, spotkała, ale kogoś z jej punktu widzenia niewłaściwego. No i w związku z tym, gdzie jest ten książę, który miał się pojawić? No, książę zapewne się nie pojawił, dlatego że ona nie zmieniła trybu życia. Trudno spotkać kogoś poważnego, jeśli samemu nie jest się poważnym. Trudno spotkać kogoś, kto będzie nas traktował z szacunkiem, jeśli my sami siebie nie traktujemy z szacunkiem. A czymś takim jest prostytucja. Więc czasem tak jest, że ludzie mają takie oczekiwania, że oni sami się nie zmienią,
nie będą musieli zrezygnować z żadnych ze swoich dotychczasowych złych nawyków albo złych relacji i ktoś ich zmieni. Przyjdzie jakaś trzeba na białym koniu i nie zmieniając w ogóle ani odrobiny swojego życia, ona ich zabierze z tego życia, mimo tego, że oni tak naprawdę będą mogli robić dalej to, co robili wcześniej. No nie ma tak, nie ma tak. Moja przyjaciółka określiła to tak, że niektóre osoby są jak ropuchy, które oczekują, że będą mogły być w związku z księciem dalej ropuchami i że jakiś książę je zechce, tak? Nie ma tak. I to oczywiście działa w drugą stronę również. Jest sporo mężczyzn, którzy też mają takie podejście, że oni mogą zostać ropuchami i poznać księżniczkę, która właśnie będzie robić różne rzeczy za nich i która będzie tym spełnieniem marzeń. No, jeśli chcesz zostać ropuchą, no to ta opcja, która jest dostępna, to to, że ewentualnie albo będziesz siedzieć sam w swoim bagienku, albo poznasz inną ropuchę. Natomiast jeśli będziesz chcieć się zmienić, no to jeśli zaczniesz rzeczywiście robić pewne ruchy w tym kierunku, no to wtedy ta najlepsza możliwa opcja stanie się dostępna. Tak to wygląda. Myślę, że większość ludzi jest rozsądna i myślę, że jest to dosyć intuicyjne. Niestety osoby w fazie ropuchy bardzo często nie widzą tego w sobie, że to one muszą uruchomić sobie ten proces zmiany i przestać czynić rzeczy niedopuszczalne i robić te rzeczy, które są dobre i normalne. I wtedy będą miały także dostęp do dobrych i normalnych osób, z którymi mogą się związać. Oczywiście to dotyczy innych dziedzin życia również. Jeśli sami sobie przeszkadzamy w osiąganiu tego, co jest dla nas ważne, no to ten cel będzie się oddalać. Jeśli zaczniemy działać w tym kierunku, żeby go spełnić, no to on będzie się przybliżać, tak? Myślę, że to jest sprawa, która no właśnie jest dosyć oczywista. No niestety czasem tak jest, że ludzie, którzy korzystają z kart, korzystają z innych metod dywinacyjnych, mają do tego takie podejście magiczne, że no właśnie ktoś przyjdzie, machnie różdżką i ich życie się odmieni. Dlatego przeróżne portale, które sprzedają jakieś zaklęcia i sprzedają jakieś rzeczy, które formuły i tym podobne, które mają właśnie zapewnić zmianę tego losu, są takie popularne. No, to tak nie działa. To tak nie działa. Więc jeśli chcesz rzeczywiście tej najlepszej opcji dla siebie, to najpierw musisz zacząć od siebie. I musisz przestać sobie przeszkadzać również. I to wszystko na dziś. Dziękuję.